niecałe 7 kilo. Pięknie, pan. Taki ładny łuska. Pierwszy ostatni raz. Taki ładny łuski, któremu zwracamy wolność. Piękny łubasek. Dobra, i to będzie wszystko z mojej strony. Czekamy na kolejną rybę. Zachód słońca, zobaczcie jak pięknie. Jest ślicznie, nie inaczej, drodzy widzowie. Ostatnia nocka spędzona na tym łowisku w czasie urlopu i zobaczymy, co nam przyniesie ostatnia noc. Drodzy Państwo, mamy prawdopodobnie rybkę. Godzina 20:16. Zobaczymy, co, czy karpik, czy amur. Japoniec na pewno nie, bo już widzę, że karaś na pewno nie. Na karpia mi też nie bije jakoś, ale dzisiaj to widzicie, jak te ryby idą, bokiem idzie. O, teraz coś tam. Więc może ostatniej nocy połowie karp, pełnołuski. Nieduży łuskacz. Więc go podbierzemy. Widzicie, po zanęceniu trzecia rybka. No na razie jest najlepiej z tych trzech dni. Najlepiej. W końcu weszły. O, pokazuje swoje rogi, no ale nie jest duży. Malutku, powolutku, niech wyjdzie do góry, niech sobie tam chodzi nasz pełnołuski karpik. Mamy czas. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Thank you.
czyli piękny amator kulek proteinowych. Zrobimy mu fotkę. Taki ładny, pełnołuski niezbytkę. Mamy coś, ale coś niedużego, ale zobaczymy, co by nie było. Godzina 20:45, prawdopodobnie czuję, że to może być w końcu karaś, bo coś małego, ale zobaczymy, co, jak to się mówi. No teraz coś tam ciągnie. Idzie lekko. Praktycznie już jest. Amur! Podbierzesz? Amur. Tą weź siatkę, Heniu, proszę cię. Tylko wiesz, jak z nim, jak on dotknie siatki, to wariuje. Oczy. No wymęczę go. Wstaw siatkę do wody, a ja go bez daty szybko go złapiesz. Mamy miłośnika kulek, które nęciłem. Wybiera, niech sobie wybiera. Tu mam Trigalic Bungee. Dobrze? Trigalic Bungee jest tutaj zestaw. Znasza na plecionce, która w kontakcie z wodą jest miękka. Przejdź na tą stronę, Heniu. Musisz, Heniu, wiesz, jak to szybko zrobić, bo wiesz, jak to amur. Ja już ci go daję. Powiedz ci kiedy. Teraz. Ryba zaliczona. Zaliczona, drodzy państwo. No jaki byczek. Ładny. Ładny. Dziękuję, Heniu. Czyli jak to się mówi, machaj wędą, ryby będą. Piękny amor, pierwszy z dzisiejszej nocki. Miłośnik kulek proteinowych. Dobrze. Okej. Okay. Od 10, 80, 83, 73. Taki ładny amurek z nęcenia ostatniej nocki. Więc nie męczymy już ryby.
baja. Niech sobie dojdzie. Baja, koleżko. Do następnego. A więc szamka. I coś ciepłego zjemy. 22:37 jest coś. Dwa brania miałem przed tym, ale wciąć nie mogłem. No i w końcu wcięłem. Brania dzisiaj są cudne, cudne. Tylko wciąć nie mogłem. No i teraz coś holuję. Zobaczymy co. Nie bije, nie ciągnie na karpia na razie. Intensywne branie było. Zobaczymy tylko czy amur, czy karp. Popuszczę trochę. Przejdziemy z boku. Nie widzę. Co to, amur czy karp? Coś długiego, ale nie wiem co. Karp, ale suchy, a długi. Wybiera. Heniu poszedł spać i muszę sam sobie radzić. Odchodzi. Robactwo mnie zje chyba. Odchodzi. Odchodzi. Tylko żeby dubletu nie było. Przykręcę trochę. Już by poddał się, szybciej go wypuszczę, jak się podda. Długi jest, ale nie pełnouski. Jeszcze, jeszcze. 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 Jest. Ryba zaliczona. Zobaczcie, drodzy widzowie,
Jaki piękny karpiszon. Delikatnie zapięty z boku. Z tymi robakami. Taki 67 centymetrów. Już się wypuszczę, poczekaj. Zrobię ci zdjęcie. Piąteczka. Baja. Płyń. Dzięki ci za walkę. Baja. Do następnego. Jest 0:31, już czwartek, 04 sierpnia 2022. O, zobaczcie, widzicie, nie mogę wciąć się, takie branianie intensywne na pelet, ale są. Chciałem się położyć w namiocie, ale nie da rady, bo delete. Ale czekamy. To już siadłem sobie tutaj blisko, Heniu śpi. Widzicie. A ja siedzę blisko. Zostałem sam. Wszystko już pojechało. Heniu śpi. Inni koledzy pojechali po drugiej stronie, co byli. No i siedzę sam. No brania są, ale ciężko wciąć. No a miejmy nadzieję, że coś jeszcze chytnę. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co nam przyniesie reszta nocy oraz poranek na tej wodzie. Czyli jest coś. Godzina 0:43. W końcu wcięłem. Prawdopodobnie będzie karpik. Zobaczymy, ja na Japońca mi to nie wygląda. Przejdziemy na drugą stronę. Teraz trzeba rybę wyholować. Pomalutku. Zobaczymy, co to za egzemplarz. Odbiła w bok. Pompujemy. Hamulec trochę popuszczę w razie walki. Zaraz wam powiem, co to jest, jak zobaczę. Karp. Goły karp. Goły karp. Tu już jest blisko. Ryba zaliczona.
drodzy widzowie, rybka zaliczona. Szybko z niej poszło. Szybko poszło. Zobaczcie, jaki ładny. Pomału, pomału. Pomalutku. Pomału. Taki ładny karpiszon. Taki 5700. Więc wypuszczamy rybkę. Taki piękny. Baja 5700. Dziękuję ci za walkę. Pójdź po kogoś dużo. Pójdź po kogoś dorosłego byku. Pierwsza 29. Właśnie przerzuciłem obydwa zestawy. Świeże. No i zobaczymy, czy coś jeszcze skubnie. Więc zestawy przerzucone. Pierwsza 31. To zobaczcie, niedługo czekałem na branie. Od razu odjazd. Zobaczcie, 2 czy 3 minuty czekałem na branie. A dopiero co mówiłem, że przerzuciłem zestawy. Ok. Pomału wyholujemy. Zobaczymy, co to jest. Czyli ostatniej nocy. Opłaciło się nęcić tym, co zostało, kulasami za pomocą kobry. Karp będzie. Będzie karp. Wybiera. Tylko tam mam klip. Cisnąć trochę. Będzie karp. Może ciut większy, największy dzisiaj, zobaczymy. No ale strasznie poszedł bok. Pomalutku. Może być dzisiaj największy. No tak. Czuję, czuję po kiju. Wiecie, nie widzę. No ale jak się rybę holuje, to czuć, jak idzie siłę kija. Zobaczymy. Pomalutku. Weźmiemy w ten sposób, a dwie tak weźmiemy, tak żeby tylko zobaczyć, co, bo najgorzej jest stracić rybę i jej nie zobaczyć. Tak jak ja zawsze mówię, drodzy państwo, najważniejsze, żeby ją zobaczyć. No ale chyba może być największy dzisiaj karp jak do tej pory. No zobaczymy. Pompujemy. W drugą weszedł. Nie mogę na siłę, bo nieduży hak. Wiecie, że ja małe haki stosuję.
niewielkie. Amur czy karp? Tu już jest przy brzegu blisko. Pompujemy. Karp. Największy jak do tej pory karp. Może być gwóźdź programu dzisiejszego. Tylko jeszcze kwestia wyholowania. Ale na drugiej branie było. Nie chciałbym teraz, żeby dublet był. Pomalutku. Duży jest, drodzy Państwo. Nie jakiś tam ogromny, ale największy jak do tej pory prawdopodobnie. Ale jak grzecznie chodzi. Jak grzecznie chodzi. Jest zaliczony. Zaliczony. Jak grzecznie chodził. No ładny jest, ładny. Drodzy Państwo. Życiówka. Życiówka. Życiówka, drodzy Państwo, życiówka. Heniu, chodź mi zrobić zdjęcie. Ale życiówkę mam. Podać 10 kilo. Ponad 10 kilo będzie, zaraz go zważę. A to wiesz, życiówka, nie mieć zdjęcia. Więc życióweczka. Tylko jeszcze go zważę, ale życiówka. Osiemdziesiąt pięć centymetrów. Życiówka. 85 centymetrów. Czysty. Czysty. Warto było czekać na tą jedną rybę. Więc życióweczka, tylko jeszcze go zważę, ale życiówka.
85 cm. Życiówka 85 cm. Czysty, czysty. Warto było czekać na tą jedną rybę. Zaraz go zważę. Polejemy. Mamy podbierak 620. Dobra, bez tary. Bez tary, bo już nie jedziemy męczyć ryby. No 12 kilo. Zero, weź go, zważ go ty. Ja go wezmę i zobacz ile. No patrzcie. Nie chcę siatki porwać. No ile? 12800. 12800? 12800 to jest 12200. 12200. Taki klocek. Coś pięknego. Dobrze. 12. Nowa życiówka. 12200. Coś pięknego. Dobrze. Piękny. Dziękuję ci za walkę. Do następnego. I życiówka jest w ostatniej nocce. Druga 5. Kolejna ryba. Tylko do klipa idzie, a ja na klipie dzisiaj wędkuję. Muszę trochę podciągnąć. Widzicie, dopiero co przerzuciłem zestaw. Niedawno pozmieniałem przynęty na świeże. I tak mówię, druga 5 i kolejny odjazd i kolejna ryba. Przynęta się spisuje, nęcenie się opłaciło. I mamy drugiego karpia. Tak. Przeszło na drugą stronę. Dobrze. Jeszcze nie widzę, drodzy Państwo. Wybiera. Też będzie fajny. Może nie taki ogromny jak nowa życiówka 12200.
będzie mniejszy, ale nie taki mały. Kij pięknie chodzi. Te korumy pięknie chodzą. Nie muszę wziąć podbierak i przejść. Bateria mi padła. Nie wiem, czy da się nagrać. Mam drugiego. Drugi zaliczony. Też ładny, ale malutki. No ale jest. Pomału, pomału. Taki długi 75 cm. Kolejny ładny karpiszon. I jest w pytę. Taki 600. Baja. 6600. Baja. Druga 23. Przerzuciłem. Cały mokry jestem. Tak mnie wytargały te ryby. Ślisko jest, mokro. Samemu trzeba wszystko robić. I tak to mniej więcej wygląda. Henia obudziłem do tej dużej ryby. No bo życiówka. A zdjęcie wyszło tak jakie wyszło. Ja na to wpływu nie mam. Heniowi za zdjęcie. I za to, że wstał. Dziękuję ślicznie. A zdjęcie jest takie, jakie jest. I tak to mniej więcej wygląda. Więc, drodzy Państwo, wędkujemy dalej w ostatnim dniu, w ostatniej nocy. No jeszcze czeka nas ranek. I miejmy nadzieję, że coś jeszcze fajnego złowimy. Więc machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Jest kolejna ryba. Ale tu maluszek. Czuję nawet przy zwijaniu, że maluszek. Godzina 2:29. Dopiero co przerzuciłem, mówię, kawę sobie zrobię, napiję się, a tu akcja za akcją. Tak na początku mówiłem, nie mogę się wbić z braniami, zmieniłem haki, długość włosa. I teraz coś. Drobnego. Amur. Czyli amur. Teraz wiecie, jak jest z tym podbierakiem. Idzie jak szmata. Przepraszam za wyrażenie. I zaraz muszę to szybko zrobić. Muszę to zaraz szybko zrobić. Do przodu i do góry jest. O. O. Wyszedł. Widzicie? Wyszedł mi. Widzicie samemu to. To z powrotem. Ta sama akcja. I do góry. Szybko poszło z tym osobnikiem. Szybko
poszło. Na wędkę muszę uważać, bo to wiecie jak jest. Taki miłośnik. Szkurcze. Ok. Tu mamy pamiątkowe zdjęcie. Taki ładny amur z ostatniej nocy wędkowania. Baja. Odwrót. I baja. Dziękuję. Druga 45. Przerzuciłem zestawy. Wypiję jakąś kawkę. No i zobaczymy jak to mniej więcej będzie jeszcze to dzisiaj wędkowanie wyglądało. Więc mamy jeszcze do świtu parę chwilek i miejmy nadzieję, że coś jeszcze pyknie. Trzecia 37, coś podciągnęło. Bawi się, bawi. Ale czekamy. Zobaczymy co to jest. To ma jechać, gwizdać i świstać. No zobaczymy. 3:53. Weszły karasie. Czwarta 57, zestawy przerzucone, a ja chyba się trochę położę, bo z niedzieli na poniedziałek, zanim miałem tu przyjechać, nie spałem całą noc. Z poniedziałku na wtorek, pierwsza nocka nieprzespana, z wtorku na środę. Druga nocka nieprzespana i ta ostatnia z środy na czwartek też nieprzespana. W dzień to samo nie spałem, więc widzicie, od niedzieli nie śpię, tylko tak drzymam, przymykam oko, więc teraz chyba się trochę zdrzemnę. Zestawy przerzucone, centralka tu wisi. Centralka wisi, więc w razie co mnie to obudzi, no i chyba się zdrzemnę. I tak na razie brań nie ma, a nóż, widelec, zobaczymy. Ale przerzucone, zmienione przynęty na nowe i się trochę zdrzemnę. Ano tak 7:11 i tak to mniej więcej wygląda. Thank you.
Więc taki wraca. Wszystko suszy, ja tak samo wszystko suszę, drodzy Państwo. Jest godzina 8:20. Przerzuciłem na inne przynęty, na które jeszcze dzisiaj nie wędkowałem. Zobaczymy, a nuż widelec może coś na nie się złowi. I pomału dzisiaj już będziemy kończyć, jak to nam wszystko wyschnie. I niedługo będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. No, co uda się złowić, jeszcze zobaczycie, więc zostańcie jeszcze ze mną. I zobaczymy, co i jak na nowe przynęty, na które przez te 3 dni nie wędkowałem. Czy coś chytnie, czy nie. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Więc machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Czyli pomału zwijamy się. Heniusz poszedł zawieźć towar. Zabierzemy śmieci i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Czyli nasz cały bajzer z tego urlopu na tym łowisku, wędki jeszcze zarzucone, ale już będziemy pomału kończyć. Kukurydza mi została, cała piąteczka, zobaczcie, nieotwierana, no bo drugiego dnia postanowiłem nie nęcić pod wieczór, więc dlatego całą piątkę przygarnę do domu i wykorzystam w innym terminie. I tak to mniej więcej wygląda. Więc tak miejscówka wygląda. Śmieci pozabierane, żeby nie było żadnych niedomówień, drodzy Państwo. I ostatni wózeczek, który już zabiorę. I koniec na dziś. Więc, drodzy Państwo, leciało tak, jak pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Było pięknie, pięknie, ale wszystko, co piękne, się kończy. I tak to leciało, czyli życiówka z tego łowiska jest. Karp 12-200 wyholowany, kilka ryb się zawiesiło. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. I do następnego. Jedziemy na Kielce. Cześć! Biorę sprzęta i jedziemy. Narka. Cześć. Dwieście. Coś pięknego. Dobrze.